Dzień Ojca 23 czerwca to nadal data mniej znana od 26 maja, który jest obchodzony jako Dzień Matki, choć jest jej odpowiednikiem. Być może dlatego, że mówienie o ojcostwie jest obecnie w kulturze europejskiej nieco passé. Tak jakby bezdyskusyjna była wyłącznie rola matki, zaś ojcostwo stanowiło wartość pomocniczą, niekonieczną, choć przydatną. Zdanie z klasycznej już dziś piosenki zespołu dziecięcego Arka Noego: mama to nie to samo co tata, przypomina o podstawowej prawdzie, że na rodzicielstwo składają się dwie równie ważne wartości: macierzyństwo i ojcostwo. Dziecko potrzebuje mamy i taty, aby wychowywać się w atmosferze miłości, czerpać od obojga rodziców wzorce płci oraz uczyć się odnoszenia wzajemnego mężczyzny i kobiety. Czego dziecko potrzebuje konkretnie od taty? Lubelska inicjatywa tato.net, gromadząca tysiące ojców z Polski i z Europy, na podstawie badań amerykańskich i polskich wskazuje na kluczowe cechy charakteryzujące efektywnych ojców. Należą do nich świadome i aktywne angażowanie się w bycie tatą, coraz lepsze poznawanie własnych dzieci, stałość charakteru ojca i wierność podjętym zobowiązaniom, zapewnienie bezpieczeństwa i troska o codzienne potrzeby rodziny, szacunek i miłość dla żony, matki swoich dzieci, aktywne słuchanie dziecka i dobra z nim komunikacja, dbałość o rozwój duchowy i moralny dzieci. W jaki sposób utrwalać i rozwijać w sobie te zalety? Tego uczą się ojcowie podczas warsztatów, konferencji i innych imprez organizowanych przez Tato.net. Działania te zyskują w Polsce coraz szerszą popularność. Mężczyźni poszukują pomysłu na bycie tatą w XXI wieku, czerpiąc wzorce z przeszłości, lecz nie powielając starych błędów. Jednocześnie uciekają przed współczesnymi tendencjami do sprowadzania ojca do roli mamy bis i rozmywania specyficznej funkcji mężczyzny w rodzinie. Powoli, choć nieustająco, rośnie świadomość wyjątkowej wartości ojcostwa zarówno w rodzinie, jak i w życiu społecznym. Role podobne do ojcowskich pełnią menadżerowie czy politycy. Czy tego chcemy, czy nie, są traktowani jako zły lub dobry przykład do naśladowania. Dlatego warto, by przemyśleli swoją rolę liderów. Podobnie jak dobry ojciec powinni mieć zdolność i wolę dobrej komunikacji, być wierni obietnicom, odpowiadać na realne potrzeby społeczne zamiast forsowania tematów zastępczych, szanować partnerów, odważnie występować w roli autorytetu. Ciesząc się z tego, że 23 czerwca ojcostwo staje się przedmiotem szerszego zainteresowania, chciałbym serdecznie życzyć wszystkim tatusiom świadomego przeżywania daru, w jakim uczestniczą. Ojcostwo to najważniejsza kariera w życiu mężczyzny i wy ją realizujecie. Niech sprzyjają wam warunki społeczne, niech szanuje waszą godność kultura, sztuka i media. Niech doceniają was pracodawcy, niech wspierają rządzący. Ale najbardziej proszę wszystkie mamy o dowartościowanie mężczyzn w odkrywaniu roli bohatera dla swoich dzieci. Życzę również odwagi i pokoju ducha wszystkim, którzy w społeczeństwie pełnią funkcje ojcowskie, wspomnianym politykom, ale również nauczycielom, wychowawcom, duszpasterzom czy menadżerom. Niech w waszych działaniach znajdzie się miejsce dla ojcowskiej serdeczności i zaangażowania.